Spectrum, Los Angeles, LA Live, w środku, dosłownie w środku downtown. Taki skwerek zrobiony, no solidny skwerek, widzicie jak to wygląda tam z tyłu. Chciałem zrobić przy wrażeniu, no ale tam muzyka cały czas rapuje. Ale nie było Eminema, który u siebie zapowiedział, że będzie na wrażeniu, natomiast może był, ale się nie pokazał. Ma jutro śpiewać 3 piosenki na BMO stadionie, natomiast sporo kontrowersji sportowych i to jest chyba dla mnie najważniejsza rzecz wokół tej gali w Los Angeles. Przede wszystkim zacznijmy od tego. Zacznijmy od najcięższej walki wieczoru, nie najlepszej, ale na pewno najcięższej, a może i najlepszej. O tym to się dopiero przekonamy, czyli walki Miller kontra Andy Ruiz. Andy Miller no, prawie 20 kg cięższy niż w ciągu ostatnich kilku lat. Co to oznacza? Oznacza to, że Jarrell Miller, Black Polska albo Black Cocktail, jak chcecie go nazywać, jest pięściarzem efektywnym, niekoniecznie efektownym, ale na pewno efektywnym na ringu, kiedy waży około 300 funtów, czyli waży dokładnie tyle, co ważył ostatnio. Natomiast prawie 2 lata nie widzieliśmy na ringu Andy Ruiza, który podczas ważenia, tego ceremonialnego ważenia, bo oczywiście to normalne ważenie było 7 czy 8 godzin wcześniej, powiedział, że spodziewał się dokładnie takiego tyle ważącego Millera i jest przygotowany na tą walkę doskonale. Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby być najlepiej przygotowanym. I przede wszystkim, co mnie motywuje? Motywuje mnie to, że byłem pięściarzem, który już wszystko miał, a teraz nie mam niczego. Żeby zdobyć po raz kolejny wszystko, co tylko można zdobyć w boksie, ja muszę wygrać tą walkę. Natomiast Miller powiedział, prosta sprawa, mogę go lubić poza ringiem, natomiast kiedy wyjdziemy na ring, nie będzie żadnych kumpli. Stary numer, zadam milion ciosów. To jest cytat Millera, oczywiście miliona ciosów nie zadam. Dla tych, którzy pierwszy raz oglądają boks albo będą oglądali boks, zmęczy się, a na końcu go znokautuje. No zobaczymy, mówiłem o tym efektywnym Jarrellu Millerze. Jak będzie efektywny, zobaczymy. Natomiast najbardziej niepokoi tych, którzy mają pojęcie o boksie, te prawie 2 lata rozbratu z tym sportem w wykonaniu Andy Ruiza, to jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą on też wcale nie jest taki lekki. Wydaje mi się, że kilogram czy dwa, koledzy co do tego się zgadzają, więcej niż się spodziewał, że będzie miał. Najlepsza walka wieczoru, to chyba jest jednogłośna opinia, a w każdym razie najwięcej opinii na ten temat słyszałem, że to jest walka, na którą wszyscy czekają, między innymi Dan Rafael, czyli oczywiście walka Martina Bacole z Jaredem Andersonem. Bardzo spokojnie tym razem Martin Bacole, który nie obiecywał tych nokautów, tak jak robił to poprzednio, nie mówił o tym, co zrobi ze swoim rywalem, natomiast bardzo pewny siebie. Ja nie wierzę w tą wersję, którą przedstawił Bacole, że on tą pewnością siebie przykrywa strach. On, czyli Jared Anderson. Ja po prostu w to nie wierzę. Uważam, że Jared Anderson jest wystarczająco pewnym siebie pięściarzem, żeby tą walkę wygrać. Urodziła mu się córka, powiedział, że to jest jedna z tych rzeczy, która będzie go dodatkowo motywowała. Na krótko przerwał treningi, ale nie na tyle, żeby mu to przeszkodziło w czymkolwiek. Nie wiem, czy to jest mój najtrudniejszy rywal, powiedział Anderson. Ja się przekonuję, czy ktoś jest trudny na ringu, a nie w jakichś przedmeczowych czy przed walką spekulacjach, kto i jak walczy. Zobaczymy, jak wyjdziemy na ring, przekonamy się, jak to wszystko będzie rzeczywiście wyglądało. I to jest podejście takie spokojne ze strony Jareda Andersona, które mi się podoba. Mi się podoba to podejście, bo Jared Anderson, mówiąc o tym, czego się spodziewa po swoim rywalu, powiedział, wszyscy wiemy, jak będzie to wyglądało. Jak na pięściarza wagi ciężkiej zadaje naprawdę bardzo dużo ciosów. Natomiast wiele z tych ciosów będzie leciało w powietrze, a poza tym według mnie bardzo łatwo go trafić. Przekonamy się dokładnie, jak to będzie wyglądało na ringu. No i wybrałem tutaj 3 walki. Na koniec jeszcze bardzo krótka dygresja na temat walki polskiego pięściarza Michała Bulika na tej gali. Natomiast główna walka wieczoru. Madrimov, pewny siebie, 300 wygranych walk amatorskich. Przekonany, że to, że 154 funty, czyli nowa kategoria wagowa dla Terence'a Crawforda, przekonany jest Madrimov, że to będzie nie to, czego się spodziewa i nie to, czego spodziewa się na ringu, czego mógł się spodziewać po poprzednich rywalach. Tutaj, jeśli mówimy o Madrimowie, muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która również jest dosyć gęsto dyskutowana, ponieważ
Czy jest dużą tajemnicą tego? Nie wiem, natomiast wiele źródeł podaje, i to solidnych źródeł, że Izrael Madrimow jeszcze niespełna 10 dni temu ważył 9 kg więcej. 9 kg, czyli jak łatwo policzyć, waga półciężka. Prawie waga półciężka. Nie ma klauzuli odwodnienia, czyli nie ma czegoś takiego w tej walce, że trzeba, można mieć tylko 10% więcej na ważeniu. Jeśli rzeczywiście wyskoczy, mający około 170 funtów Izrael Madrimow, no to jestem ciekaw reakcji Terence'a Crawforda, no, który jest pięściarzem takich gabarytów, jeszcze nigdy nie walczył. Natomiast, jak zawsze niesamowicie spokojny Bud Crawford powiedział na pytanie, czy ma zamiar zjednoczyć kategorię 154 funtów i przekonać się, czy jest najlepszym pięściarzem również w tej kategorii wagowej, powiedział: słuchajcie, w momencie jak ja wychodzę na ring w sobotę, to ja już jestem najlepszym pięściarzem tej kategorii wagowej, bo ja jestem najlepszym pięściarzem bez podziału na kategorie wagowe. Było wielu mistrzów świata, wielu fenomenalnych olimpijczyków, doskonałych pięściarzy, którzy wychodzili walczyć ze mną. I jak to się kończyło, wszyscy wiemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, 40 walk w wykonaniu Buda Crawforda, 40 zwycięstw, 31 nokautów, w tym, o ile dobrze pamiętam, w 11 ostatnich walkach. Wiele walk z takim podtekstem ciekawym. Walka Cruza z Moranem, z pewnością ciekawa sprawa. Walka Morela z Kalajdzisem, z którym miałem przed chwilą okazję chwilę porozmawiać, który ma, podejrzewam z tego, co mówił, ma plan na 4-5 rund i ta walka musi skończyć się według niego w ciągu 4-5 rund, ponieważ im dłużej będzie trwał ten pojedynek, tym większe szanse dla Davida Morela, którego trener powiedział mi: nie szykuj się na więcej niż 6 rund, a może nawet na zdecydowanie mniej. Zobaczymy, to też jest nowa kategoria wagowa, to jest waga półciężka dla Davida Morela, ale według Roni Silcza tak dobrego Morela jeszcze nie widział. Nawet w tej poprzedniej kategorii wagowej, który ten zdobył prawie pełnoprawny tytuł Mistrza Świata. Mnóstwo podtekstów, powiedziałem na koniec, że zobaczymy również polskiego pięściarza. Natomiast no, to jest pojedynek, chyba ukłon, czy ustalmy, nie chyba, Turki Aaszejka, dlatego że jeśli na gali tego formatu mamy zawodnika z Arabii Saudyjskiej, który jest klasyfikowany na 750 miejscu boksera, kontra Michał Bulik z dorobkiem 6 zwycięstw, 7 porażek i 2 nokautów, który jest 200 miejsc dalej, czyli 940 chyba jest przed tą walką, no to wiemy, że to jest ukłon w stronę Arabii Saudyjskiej, walka zrobiona na zamówienie dla Turki Aaszejka. No nie będę komentował tego, co może zrobić albo nie może zrobić Michał Bulik, natomiast gest na ważeniu podcinania gardła, pomijam już fakt, że w tamtych rejonach świata podcinanie gardła kojarzy nam się z czymś zupełnie innym. Może bym raczej tego nie robił, będąc 950 zawodnikiem na świecie, to tak na marginesie może chciał sobie dodać odwagi. Życzę mu oczywiście, jak każdemu Polakowi, zwycięstwa i zaszokowania Turki Aaszejka i wszystkich, którzy będą na BMO Stadium. A tak jak mówiłem, dzisiaj miał zaśpiewać przy wejściu dla Buda Crawforda Eminem. Zaśpiewa jutro 3 piosenki, mówiłem już o tym wcześniej, natomiast to jest rzecz dodatkowa. Bilety kosztują niesamowite pieniądze, bilety, które kosztowały jeszcze dokładnie 4 dni temu, i wiem, bo kolega kupował, niemałe $470 plus tax, czyli około $500. 14 rząd od ringu kosztują obecnie $1200. Organizatorzy są przekonani, że pomimo wczesnej słabej sprzedaży ta walka sprzeda się do ostatniego miejsca, czyli ponad 22 tysiące miejsc na tym piłkarskim stadionie. Zaczyna się walka wcześniej, walk jest sporo. Wydaje mi się, że ci, którzy kochają boks, znajdą przynajmniej 4-5, które muszą im się podobać, bo na przykład wspominając o tym wszystkim, co się będzie działo, nawet nie wspomniałem o Pitbullu Cruzie, który bić się będzie z Vanem Zuelem. A to jest naprawdę świetna walka. Pitbulla no trudno nie oglądać, no bo o milionie ciosów mówił Miller. Jeśli ktoś zadaje milion ciosów, to jest to Pitbull Cruz. Świetna walka, świetna atmosfera. Ma być piękna pogoda dla tych z Was, którzy będą chcieli oglądać. Zapraszam, z pewnością warto tej walki, naprawdę tej gali całej, polecać nie trzeba. Prosto dla Was z Los Angeles, po ważeniu, Przemek Garczaczek.